Hej, wiecie, jestem Gosmex. Akurat źle powiem. Dobra, dzisiaj bierzemy się za wypuszczanie. A co będzie więcej, to szczerze nawet nie wiem. Pewnie będzie wypuszczanie ptaków i nic więcej. No. Czyli dzisiaj będzie taki vlog z hodowli. O, już wiatry wywaliły. Kurki, o, kokoszka, jakie ładne łapcie ma. Paw wychodzi. O, Feniks. Lido i kaczuchy. Się odsunę im trochę. Kurka brodacza. O, kaczuchy chciały wyjść, ja wystraszyłem teraz. O. No, teraz to by się zaczęli ich tam nieść. Kurde mać. O, kolejne jajko. O, kurde. O, kolejne jajeczko od kaczuchów. Teraz, kurde, jak wstawiłem inkubator, czy zaczęły nie jest kubańce. Dobra, niech się niosą. Bardzo dobrze. Jajka i tak już teraz odkładam. I dopiero po wylęgu będę znowu wstawiał kolejne inkubatory. Więc niech się niosą, ja będę sobie jajeczka zbierał. A, i od razu taka informacja, ja dołożyłem jeszcze jaj do inkubatorów. Bo wczoraj jeszcze się kochina zniosła. Później po tym jak film nagrywałem, to się zniosła jeszcze kochina. O, ale latają. Zniosła się jeszcze kochina. Kochiny się zniosły, były dwa jajka. Ketawy się zniosły, jedno jajko było. I gąska się zniosła. Tu jeszcze od gąsek dołożyłem jajka. O, pawice się trze. I właśnie, policzyć sobie muszę kurczęta kochinów. Bo będę je sprzedawał, więc ile ich tutaj mam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć sztuk chyba. No, dziewięć sztuk jest. I tam jeden to jest 10. Ładne łapcie mają. Nie mają złych. No dobra. I tu jest jeden jeszcze. Starszy. O, tu kwiciaki wychodzą. O, ten jest najlepszy kurczak nioski. O, tamten z tyłu. Kurde. O, tamten z tyłu. O, wlazł mi na rękę, zadowolony. Co, wychodzisz? Dobra, właśnie, ja idę. Wskakuj. No to żeś zrobił teraz. A, i teraz widzicie, co się stało ostatnio. No, taka sytuacja była. Zrobiłem. Taka sytuacja była jak ostatnio. Też rozwaliły, właśnie wyłączyły to, a ja chodziłem po tych, szukałem, co tu się stało, że się lampki pogasły. No i dobra. Tam kochin też jeden jest. Będę je pewnie sprzedawał. Bo taki pan chciał i się pytał właśnie. Pytał się właśnie, czy będę sprzedawał, dzwonił do mnie. Ja mówiłem, że mogę sprzedać kilka sztuk, więc zobaczymy. Będzie chciał to weźmie. Jeszcze w inkubatorze mam sporo od nich, więc około 20 jajek w inkubatorze jeszcze od kochinów, więc resztę zostawię pewnie sobie. Zobaczymy. Okej, tak fajnie teraz wszystko wygląda. Wszystkie ozdobne. A i kurde, niaska weszła i taka psuje wszystko. Tutaj kochimcia.
O, teraz fajnie. O, teraz elegancko. Samoozdobne. Dobra, idziemy. Zobaczymy do kur ozdobnych. Pooddzielanych. Teraz może trochę być mi słabiej słychać, bo wieje. Kurde, idę trochę mocno. Czy to jest tak, że się wyrywał, że budę wysunąłeś? No. Kurde. O, no tak ma być. Budę nasunął. A, ja te króliki to zacząłem dopuszczać sobie. Ale samiec coś nieciekawe, będę musiał go zamienić. Bo kurde, samice go kurde gania, a on się nawet nie chce te samice brać. Tu jeszcze czerwona też do niej dopuszczałem. No i nie wiem, jak na razie chyba nic z tego nie będzie. A i też wypuściłem te Budapeszty, wpuściłem tutaj. Zaraz wam powiem dlaczego. O, to widać wśród jednego już. Ja sobie to otworzę. Otworzę. O, jak wieje. O, i to są Budapeszty. I dlaczego je tutaj wpuściłem? To miała być samica, a okazał się samiec. No i wpuściłem je tutaj, żeby już siedziały, bo tak z tego nic nie będzie. O, jak go Tipler ją wygania. Jego. No i o tutaj już mi dźwilec. O tutaj się sobie siedzą z Tiplerką jakąś. Tam bociek. Pszt. Jeszcze nie ma młodych. Ciekawe, czekamy na młode, kiedy będą. Tu parka bocianów, czekacza, bo nie chcę też w niej siadać. Tam jest druga, siwy samczyk, czarna samica. Newki, pawik. No i tak. Może też tak być, że sobie te gołębie gniazd nie pozerwowały. Te teraz tak siedzą i te kury nie mają się gdzie nieść. Newki będą się gdzieś tutaj zamknąć. W jednym z gniazd. Ale następny rok już czuję, że tak myślę, taki mam zamiar, bynajmniej, ja tu mam klucze, dobra. Ale jak nie ma, nie, taki mam zamiar, że już będę już się brał pod to już lepiej za rok. Bo w tym roku już tak na jest, aby było, bo nie wiadomo co jest z czym. Ale za rok już tu ketawy. Dzisiaj będę chyba sprzątał wszystkim, bo o, brud jak nie wiem, jak nieszczęście. Brudno tutaj mają. Poczyszczę im tej kurniczki. Co kurka? Ja jak nie widzę, żeby... A nie, jest jedno jajeczko. Też te rozwaliły. Miały tutaj siano, to wywaliły wszystko. O, teraz gniazdo sobie mogę wziąć, jajko zabieram. I elegancko. Zostaw, nie ma. Odejdź. Kurde, nasrały tutaj. Nie wyłaź. Kochimcie. No też się muszę posprzątać, jajka nie ma. Też się muszę posprzątać. To może dzisiaj wypuszczę, pochodzę trochę po tym, chociaż wątpię. Zobaczymy. Tu muszę też im to poprawić, bo źle założyłem i mi się kurde nie chce, ciężko domyka, albo nie chce się domknąć. A koty, patrz co to jest. No, dobra, idę zaniosę to jajko do stodoły, bo jak wieje. Kurki, kaszałe kochina. Feniks.
Dobra, idziemy, puścimy. O, uśmiech. Azorek, chodź. Dawaj, co, psiulku? Przynieś. Ach ty, kurde, teraz już żeś się zawinął i już nie wiedziałeś, co zrobić. Chodź. Przynieś. Daj. Daj mi tu. Daj. Ale przyniósł, to się liczy. Przynieś. A już. Znowu się zawinął. Masz. Przynieś. Daj mi. Daj. A łapa. Super psisko. Idź. Przynieś. Daj. Daj mi tu. Super psisko. Masz. I co? Już, dobra. Psiuluś. Kurde, to jest fajny psiśko. No i teraz pewnie będzie znowu wciul komentarzy, bo to mają źle, bo pod czego na łańcuchach. Bo kurde, jak wieje, ja pierdzielę. No teraz może tak nie będzie bardzo wiało w telefon, albo i będzie. Ale puścimy góry. Tutaj do gołębi. O, tutaj gołębie widzę, że sobie... O, może się sparowały te dwa. Tie, ale było fajnie, jakby to się sparowały te dwa. Ale ładne by młode wychodziły. Fajnie by było. No. Dobra. Jedzenie mata? Czy trochę mata? O, niebieski samczyk. Ja też się do nich nie ingeruję za bardzo. Jak się sparują, tak się sparują, takie młode wyjdą. Tu w nich za bardzo nie ingeruję. Za bardzo się nie... Ale lód. Za bardzo się nie znam na gołębiach pocztowych. Więc nie będę... Więc w nie nie ingeruję za bardzo. Zobaczymy, jak... Zaraz jak ptaki wylecą, czy... Znowu kaczka ze stanie, czy... Polecał po nim. Ale wieje. Perliczka nas przeskoczyła. Tak samo. Nie chcę wejść. I padnie. Ło, jak się odbiła. Skubana. Ja to jest deska, to jest deska. Ale zimno po łapach. Ja pierdzielę. To jak codziennie nawalają tego. O, ale zimno po rękach. Jakiś tam tłuką. A są dwa koguty, widać to. Jeden starszy, jeden młodszy. Co to kurki tak przylecieliście teraz? Jedno jajko jest. Zobaczymy się na górę, wejdę. Jest kilka, dwa chyba. No dwa. Są jajeczka. Czyli teraz są trzy. Git. Dobra. Dzisiaj jest coś poniedziałek, więc może bym się wziął za gniazda u gołębi tutaj. Tych mieszańców. Kurki, ale ja tam nie mogę przejść. Jak się kacz roślizgał.
muszę też zabrać te perliczki młode. Chyba były te trzy, może, albo nie wiem. Kurde, już dorosły, już nie wiem, które są które. Chyba te trzy to były. Nie będę musiał je złapać. Nie, tu jest kogut na pewno młody. Tu jest młoda, to jest stara. A tu jest nawet jedna młoda. Nie będę trzeba je złapać, będę musiał im obrączki pozakładać. Dobra, widzę już wszystkie trzy, co są. O, tu jest, o, tu są wszystkie te trzy. O, to są trzy, to młode. No. O, tu jest karmnik zawiało. Wezmę go tam, położę. Zaraz mi zboża przyniosę. Kurde, jak zimno, ja pierdzielę, wejść na kurde. Koteły siedzą. A, wychodzi ta? To wyłaźć. O matko, jak zimno. No i dobra. Tu królikom się zaraz dam jeść. Co to poleciało? Białego poleciało. No, ale co to? Pewnie gołąb ten biały Budapeszt mieszany. O, i srebryczkę mi uderzył, ozorek. Albo ten, albo tu rukawka chyba. Czy tu krukawka? O, jest. Coś z tego, na pewno. No. Ale zimno po rękach. Ja pierdzielę. No i dobra, to będzie na tyle w tym filmie. A koziołek. Mój ulubieniec. O, kurka brodacza. Niedługo pannę będziesz miał. Będzie fajnie. Dobra, dzięki za oglądanie. Do następnego. No i cześć.